Dni kariery to jedyna i niepowtarzalna okazja do zapoznania się ze wszystkimi ofertami pracy, praktyk czy staży w jednym miejscu i znalezienia dla siebie tej najbardziej odpowiedniej. Mogą porozmawiać z osobami z konkretnych działów, z osobami, które rekrutują te osoby później na praktyki i staże. Mogą dopytać się, jak wygląda proces aplikacji, rekrutacji, jaka jest kultura organizacyjna danej firmy, jak się pracuje, jak wygląda ścieżka rozwoju w danej firmie. Specjaliści radzą, żeby planowanie swojej ścieżki zawodowej rozpocząć jeszcze na etapie edukacji. Młodzi ludzie powinni się skupić na tym, żeby już od najwcześniejszych lat studiów zacząć działalność, zaangażować się w działalność na uczelni, działać w kole naukowym, w organizacji studenckiej, organizować różnego rodzaju eventy. Okazuje się bowiem, że dzisiaj, aby otrzymać dobrą pracę, nie wystarczy tylko wykształcenie. Potrzebnych jest także wiele innych umiejętności. Należy być elastycznym, przedsiębiorczym i otwartym na nowe możliwości. Trzeba być raczej człowiekiem bardzo dynamicznym, takim pewnym siebie, no i też potrafić odnaleźć się w tym świecie bardzo zmieniającym się, takim przystosowanym na zmiany i trzeba też umieć przedstawić na przykład, ostatnio słyszałam, że jest bardzo dużo ofert pracy we Wrocławiu. Jeśli ludzie są chętni poświęcić się na to, aby wyjechać do innego miasta w obce rejony, to nie ma problemu wtedy. Na targach oprócz firm zajmujących się doradztwem zawodowym prezentowali się także przyszli pracodawcy, którzy obecnie rekrutują chętnych na staże i praktyki, na których można zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Przede wszystkim umiejętności pracy w grupie, umiejętności organizacji pracy własnej, umiejętności również delegowania zadań wewnątrz grupy. Podczas dni kariery uczestnicy mogli sprawdzić swoje CV, dowiedzieć się, jak korzystnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, a także jakie oczekiwania wobec nich mają obecnie pracodawcy.